Crime Story Short. Strefa zbrodni. Latem 1976 roku ulice Nowego Jorku zamieniły się w scenerię z przerażającego horroru. Nieznany morderca, który później zyskał przydomek Syn Sama, siał postrach wśród mieszkańców miasta. David Berkowitz, na pozór zwyczajny mężczyzna, stał się jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii, zostawiając za sobą ślad krwi i strachu. Jego ataki były brutalne i bezlitosne. Szukał swoich ofiar w ciemnych zaułkach, strzelając zazwyczaj do młodych par siedzących w samochodach lub spacerujących po ulicach. Zbrodnie Berkowitza wstrząsnęły całym miastem, a jego listy, pełne demonicznych wizji i obietnic dalszych morderstw, sparaliżowały Nowy Jork. Tajemniczy Syn Sama stał się jednym z najbardziej przerażających i nieuchwytnych morderców w historii kryminalistyki. Aż do chwili, gdy jeden niepozorny błąd doprowadził do jego schwytania. David Berkowitz urodził się 1 czerwca 1953 roku jako Richard David Falco w Nowym Jorku. Jego matka miała romans z żonatym mężczyzną. Gdy zaszła w ciążę, rozstali się, a kobieta postanowiła oddać dziecko do adopcji. Richard został adoptowany przez żydowskie małżeństwo Berkowitz. Nowi opiekunowie zmienili jego imię na David Richard Berkowitz. Dorastał na Bronxie, w czasach, kiedy Nowy Jork był miastem pełnym wyzwań. Bronx, dzielnica znana z przestępczości i biedy, miała znaczący wpływ na jego wczesne lata. Choć Berkowitz twierdził później, że jego adopcyjni rodzice byli kochający i starali się stworzyć mu bezpieczne środowisko, życie w tej dzielnicy nie było łatwe. Śmierć adopcyjnej matki, Pearl Berkowitz, kiedy David miał 14 lat, była dla niego ogromnym ciosem. Strata ta pogłębiła jego izolację i depresję, a relacje z adopcyjnym ojcem stawały się coraz bardziej napięte. Po śmierci Pearl ten ponownie się ożenił, co jeszcze bardziej zdystansowało Davida od rodziny. Berkowitz zaczął się buntować, a jego problemy emocjonalne zaczęły przybierać na sile. David zaczął przejawiać zainteresowanie ogniem, co stopniowo przerodziło się w piromanię. Był odpowiedzialny za liczne podpalenia, choć większość z nich nie została nigdy oficjalnie powiązana z jego osobą. Jego fascynacja ogniem była jednym z wczesnych objawów niepokojących skłonności, które później przerodziły się w bardziej destrukcyjne zachowania. Po skończeniu szkoły średniej w 1971 roku Berkowitz wstąpił do armii amerykańskiej, gdzie służył przez 3 lata. Podczas służby wojskowej został wysłany do Korei Południowej, ale jego czas w armii nie przyniósł pozytywnych zmian. Po zakończeniu służby Berkowitz powrócił do Nowego Jorku i podjął pracę jako listonosz. Pomimo próby prowadzenia normalnego życia, jego wewnętrzne demony wciąż dawały o sobie znać. Berkowitz zaczął interesować się okultyzmem i satanizmem, co miało ogromny wpływ na jego psychikę. Zaczął wierzyć, że jest opętany przez demoniczne siły, co doprowadziło go do podjęcia działań, które przerażą później całe miasto. Latem 1976 roku David Berkowitz przeżywał intensywny wewnętrzny konflikt, pogrążając się w swoich mrocznych myślach i demonicznych wizjach. Nocą 29 lipca 1976 roku postanowił wcielić swoje straszliwe plany w życie. Tego wieczoru Donna i jej przyjaciółka Jody postanowiły spędzić czas w towarzystwie znajomych, szukając odprężenia po upalnym dniu. Po spotkaniu ze znajomymi dziewczyny wróciły do domu około 1 w nocy i zaparkowały samochód przed budynkiem, w którym mieszkała Donna. Siedziały jeszcze przez chwilę w samochodzie, rozmawiając i planując resztę nocy. Nie miały pojęcia, że są obserwowane przez Davida, który czekał na swoją okazję. Berkowitz zbliżył się do samochodu, trzymając w ręku rewolwer kalibru 44. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, wyciągnął broń i strzelił przez otwarte okno samochodu, trafiając Donnę w szyję i zabijając ją na miejscu.
Jody została postrzelona w udo, ale udało się jej przeżyć atak. Po oddaniu strzałów Berkowitz uciekł z miejsca zbrodni, pozostawiając za sobą chaos i przerażenie. Okoliczni mieszkańcy, zbudzeni odgłosami strzałów, wybiegli na ulicę, aby zobaczyć, co się stało. Policja szybko przybyła na miejsce, ale nie miała żadnych konkretnych wskazówek co do tożsamości sprawcy. Jody, mimo odniesionych ran, była w stanie opisać policji napastnika, co jednak na początku niewiele pomogło. Morderstwo Donny było pierwszym z serii brutalnych ataków, które miały dopiero nastąpić. Berkowitz poczuł się bardziej pewny siebie, przekonany, że demoniczne siły prowadzą go do dalszych zbrodni. Nowy Jork wkrótce miał stać się sceną kolejnych makabrycznych morderstw, które przez następny rok wprowadzą miasto w stan paniki. Berkowitz kontynuował swoje ataki w podobny sposób. Atakował młode pary siedzące w samochodach, strzelając do nich z rewolweru kaliber 44. Jego ofiary były przypadkowe, a jego działania wydawały się pozbawione logiki, co sprawiało, że policja miała ogromne trudności z uchwyceniem sprawcy. Mając na koncie już kilka ofiar, Berkowitz zaczął wysyłać listy do policji i mediów, w których podpisywał się jako syn Sama. Listy te były pełne dziwacznych i mrocznych treści, co dodatkowo spotęgowało atmosferę strachu w całym mieście. Nowy Jork żył w ciągłym niepokoju, a mieszkańcy bali się wychodzić z domów po zmroku. Pomimo intensywnych działań policji, Berkowitz przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Mimo że jego działania były chaotyczne i pozbawione wyraźnego wzoru, pewne wskazówki zaczęły łączyć poszczególne zbrodnie. Policja w Nowym Jorku stworzyła specjalną jednostkę, aby zająć się sprawą. To tak zwana Operacja Omega. Grupa, która analizowała wszystkie dostępne dowody, szukała świadków i starała się połączyć wszystkie ataki w jedną spójną całość. Policja otrzymywała setki zgłoszeń i wskazówek od zaniepokojonych mieszkańców, ale większość z nich prowadziła donikąd. Przełom nastąpił 31 lipca 1977 roku, kiedy Berkowitz zaatakował kolejną parę na Brooklinie. Świadkowie tego ataku zauważyli żółtego Volkswagena Garbusa opuszczającego miejsce zbrodni. Jeden z mieszkańców poinformował policję o podejrzanym mężczyźnie, który w dniu morderstwa otrzymał mandat za nieprawidłowe parkowanie swojego żółtego Volkswagena w pobliżu hydrantu przeciwpożarowego. Policja sprawdziła mandat i odkryła, że został wystawiony na nazwisko Davida Berkowitza. Funkcjonariusze natychmiast udali się pod adres wskazany w mandacie i zauważyli samochód Davida zaparkowany przed budynkiem. Przeszukując pojazd, znaleźli karabin oraz notatki zawierające groźby pod adresem policji. Kiedy David wyszedł ze swojego mieszkania i wsiadł do samochodu, policja natychmiast przystąpiła do akcji. Jeden z policjantów podszedł do samochodu z bronią w ręku i polecił Berkowitzowi wysiąść z pojazdu. Ten z uśmiechem na twarzy spokojnie powiedział: "No cóż, macie mnie." Podczas przeszukania mieszkania Berkowitza policja znalazła mnóstwo dowodów łączących go z morderstwami, w tym broń, amunicję, notatki i listy. W trakcie przesłuchań Berkowitz przyznał się do wszystkich zbrodni, twierdząc, że działał pod wpływem demonicznych głosów, które kazały mu zabijać. Zaraz po jego aresztowaniu rozpoczęły się przygotowania do procesu. Jego szybkie przyznanie się do winy było szokujące i natychmiast zwróciło uwagę na jego stan psychiczny oraz motywy, które nim kierowały. Proces Davida Berkowitza rozpoczął się 8 maja 1978 roku. Podczas rozprawy David spokojnie opisywał swoje zbrodnie, szczegółowo relacjonując swoje działania i wyjaśniając, że słyszał głosy demoniczne, które kazały mu zabijać. Jego obrona starała się wykazać, że Berkowitz był niepoczytalny w momencie popełniania zbrodni, co mogłoby wpłynąć na wymiar kary. Przeprowadzono liczne badania psychiatryczne, aby ustalić jego stan psychiczny.
Mimo tej linii obrony opartej na niepoczytalności, biegli psychiatrzy stwierdzili, że Berkowitz był w pełni świadomy swoich działań i jest zdolny do stanięcia przed sądem. W związku z tym sąd postanowił nie uznać argumentów obrony i kontynuował proces. Zeznania rodzin ofiar oraz ocalałych, którzy przeżyli ataki Berkowitza, były wstrząsające i wywołały ogromne wrażenie na ławie przysięgłych. Relacje te ukazywały brutalność i bezwzględność jego działań, co dodatkowo utwierdziło opinię publiczną i ławę przysięgłych w przekonaniu o jego winie. Berkowitz ostatecznie zawarł ugodę z prokuraturą, w której zgodził się na przyznanie do wszystkich morderstw oraz kilku innych zarzutów związanych z jego zbrodniami. 12 czerwca 1978 roku został skazany na 25 lat dożywocia za każde z 6 morderstw, co w sumie oznaczało 6 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności, mających odbywać się jednocześnie. Wyrok ten oznaczał, że Berkowitz spędzi resztę życia w więzieniu bez możliwości zwolnienia warunkowego. Po ogłoszeniu wyroku Berkowitz został przewieziony do więzienia o zaostrzonym rygorze. Mimo jego późniejszych twierdzeń o nawróceniu na chrześcijaństwo i próbach zmiany swojego życia, pozostał jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Jego zbrodnie, proces i późniejsze życie w więzieniu były szeroko relacjonowane przez media, a historia syna Sama na zawsze wpisała się w mroczną historię Nowego Jorku. Jego przestępcze działania miały ogromny wpływ na popkulturę, przenikając do literatury, filmów, telewizji i muzyki. Jego zbrodnie i sposób, w jaki manipulował mediami, sprawiły, że stał się jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców. Po aresztowaniu i procesie Berkowitza, jego historia stała się tematem licznych książek. Jedną z pierwszych i najbardziej znanych była książka Son of Sam, autorstwa Laurensa Klausnera. Publikacja ta szczegółowo opisała życie, zbrodnie i motywy Berkowitza, stając się bestsellerem i budząc ogromne zainteresowanie społeczne. Autorzy i badacze próbowali zrozumieć, co pchnęło Berkowitza do popełnienia tak okrutnych czynów, a jego historia stała się przedmiotem licznych analiz psychologicznych i kryminologicznych. Hollywood również szybko zareagowało na makabryczne wydarzenia, przekształcając je w filmy i programy telewizyjne. W 1999 roku Spike Lee wyreżyserował film Summer of Sam, który skupiał się na atmosferze strachu i nieufności, jaka ogarnęła Nowy Jork podczas fali morderstw. Film ukazuje wpływ zbrodni Berkowitza na społeczność i oddaje napięcie, jakie panowało wtedy w mieście. W telewizji historia syna Sama była wielokrotnie adaptowana w różnych formatach, od dokumentów po dramaty kryminalne. Seriale takie jak Mindhunter na Netflixie, które analizują profile seryjnych morderców, poświęciły czas na omówienie sprawy Berkowitza, przyczyniając się do dalszego zainteresowania jego postacią. Jego listy i twierdzenia o demonicznych głosach stały się inspiracją dla wielu fabuł, które próbowały zgłębić mroczne zakamarki ludzkiej psychiki. Muzyka również czerpała inspiracje z historii Berkowitza. Zespoły rockowe i metalowe, takie jak Sonic Youth, odnosiły się do jego zbrodni w swoich tekstach, a jego postać stała się symbolem zła i szaleństwa. Berkowitz stał się ikoną, która uosabiała najgorsze obawy społeczeństwa związane z seryjnymi mordercami i przemocą. To już wszystko w tym odcinku. Zapraszam do komentowania, zostawiania łapek w górę i zasubskrybowania kanału. Bardzo dziękuję.